Shit. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby zahaczyć o mojego Instagrama. Na Instagramie, mów po ludzku, wbijcie, zobaczcie co tam słychać. Jedziemy, słuchajcie, dzisiaj kupa roboty, ja się muszę nauczyć w końcu jak się na tej pustyni śmiga, jak wszystkie te kamienie omijać. Ostatnio testowałem dużo tę miejscówkę na wulkanie i chyba dalej będę ją testował, bo mi się mega podoba. Zwłaszcza dlatego, że z tej miejscówki, zaraz wam pokażę o którą mi dokładnie chodzi. Chodzi mi o to miejsce tutaj. Że jak tutaj gdzieś się wydropię, to tak, tu mogę sobie zjechać i od razu mam dostęp do bacha, tutaj tych wszystkich dropów. Ewentualnie jak mi się nie spodoba, bo na przykład będę widział z tej góry, że tu nic nie ma, to mogę sobie pojechać tu, w to miejsce i zobaczyć co jest po tej stronie mapy, bo tak, tu mamy taki piękny zjazd, też się bardzo szybko i gładko zjeżdża i z tej strony mamy taki piękny zjazd, też się bardzo szybko i gładko zjeżdża i tutaj też są dropy na samym tym wulkanie, także wulkan jest, myślę, że też ciekawy, może nie najlepszy, ale ciekawy do dropienia. No i jest w środku mapy, więc możemy sobie wybrać, w którą stronę chcemy ruszać, czy chcemy jechać gdzieś od razu tutaj, jak strefa będzie nas gonić, czy lecimy gdzieś w to miejsce, no nie? Dobra, no to co, startujemy. O kurde, jak mi się to uda, to będę mistrzem, Dawaj tego gościa tutaj. Ale chodź, chodź bronko, chodź. Siódmy poziom, ale patrz na to. O nie, nie w tą stronę, kurde. Dobra, zaryzykuję i pojadę tutaj. Jak mi się to uda, to będę mistrzem. Tam jest bardzo trudno zjechać z tych serpentyn. Ja pojadę trochę dookoła. Nie wiem, to będzie kurde, to będzie kosmos, jak się to uda. Ale jak się uda, to satysfakcja 1000% człowieku. Kurde, 6 biegów tylko, okej. Okay. Patrzcie jak tu się szybko jedzie z tej góry. Niestety muszę górę obkrążyć dookoła, ale tam z tych serpentyn bardzo ciężko się zjeżdża. Podejrzewam, że gościu ma teraz gdzieś tak z półtora kilometra do celu. Ale ja już jestem na dole. Już jestem prawie na drodze. Teraz mam prosto do celu. Jak mi się to uda, człowieku! Hop! Piąteczka. Szósteczka. Nie widzę go jeszcze na mapie. Może być daleko albo blisko celu. Dobra, jak tu teraz jechać? Na pewno nie drogą już. Już jest za późno na drogę raczej. Oby nie dojechał do celu. Kurde. Tam naprawdę miał trudną przeprawę. Nie wiem gdzie on jest. Nie widzę go nigdzie. Kompletnie go nie widzę nigdzie. Ty, ale chyba wygram, patrz. Shit! Ej, patrzcie, objechałem górę dookoła. Typa nie było widać. Także lepsza opcja jest, jeśli będziecie mieli na dole wulkanu. Lepsza opcja jest wtedy, jeśli pojedziecie dookoła, niż będziecie próbowali tymi serpentynami. Czujesz? Zdobyłem Forda Bronco. Człowieku, pana to. Ale koks. Mega fajnie. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Bronkiem nie lubię za bardzo jeździć, bo tutaj dużo tych biegów się zmienia co chwilę. I na manualu tak, no niezbyt, powiem wam, się przyspiesza przez to. Bo ja czasami nie słyszę obrotów samochodu, wiecie? Muszę się patrzeć, bo jak mówię do mikrofonu, to mi się gra ścisza. Ja to też słyszę, że mi się gra ścisza, no nie? No i wiecie co? No nic, ale trudno, nie narzekamy. Bronko jest dosyć szybki. Tutaj akurat kogoś mamy. Oj, ale się źle tutaj rozstawiliśmy trochę. O, shit, dobra, trudno. Niezbyt dobrze. Niezbyt dobre ustawienie. Ale jedziemy, zobaczymy co Bronko potrafi. Siódmy poziom kontra siódmy poziom. Także teoretycznie powinny być szanse równe. Myślę, że Bronco powinien mieć trochę. O, trochę lepsze zawieszenie. O, nie. O. Fuck, niedobrze. Ale tu stracę. Kurde, gościu ominął te wszystkie budynki. A, no to już chyba po pojedynku. Ech, chyba po temacie. Ty, ale typo się rozwalił zaraz przed metą, patrz. What? Ej! O Boże! Co się tu stało? Ej, on rozwalił się o jakieś drzewo. Dobrze, Camaro. Zaryzykuję z tym Camaro, chociaż mam z nim złe przeżycia. Z
tym samochodem. No nic, trudno, może jakoś to będzie. Ej, gościu przed samą metą, ja rozumiem jego frustrację w 100%. Miałem tak nieraz jak on teraz. O kurde, ale fart, przyfarciłem. Już myślałem, że po tym zderzeniu z budynkiem, no będzie koniec. A tu jakoś udało się wyjść z tego. Tu widzę, że jakiś drop jest poza strefą, tak w ogóle. I wiecie co, ja zauważyłem jedną ciekawą rzecz. O kurde, ja nie mogę tak za bardzo za strefę wyjeżdżać. O, tu już strefa mocniej bije trochę. Dobra, wjechałem, myślałem, że gdzieś się tam zaczynał wcześniej. Ciekawa rzecz, za każdym razem, kiedy jest kolejny etap gry, czyli strefa dotknie, wiesz, tam tej strefy następnej, to pojawiają się nowe dropy. Dobra, tu jest jakiś gościu. Ja wiem, że... O, jak się skinął, patrz. Te krzaczory. Gdzie on? Bronko, dawaj go. Może mogę mieć ciężko z tym Camaro. Ale mnie tu rzuciło. Bronko tutaj na prostej. Myślę, że lepiej, zwłaszcza, że ja mam napęd na tył i na kierownicy, muszę to wszystko kontrolować w czasie jazdy. Oh my god. Dawaj. O kurde, 400 metrów. Dawaj Camaro. Camaro, prędkość rób. Rób prędkość. O nie. Zginąłem. To był ostatni raz chyba, kiedy wziąłem Camaro. Porszakiem bym tu chyba wygrał. Byliście już na stadionie? Zobaczcie, tutaj robimy hopę. O kurczę, nie trafię. Co jest? Przecież tu miała być hopka. Nie trafiłem. O, tutaj dawaj. Lubię tą Audicę. To jest moja ulubiona obecnie Audica w grze chyba, wiecie co? Naprawdę, to jest najnowszy model Audi TT. I hopa. Wylecę czy nie wylecę? O, nie udało się. Kurde, deszcz zaczął padać. Jeszcze tył napęd. Tutaj bardzo dużo samochodów jest z tył napędem w tym eliminatorze w Forza Horizon 5. W czwórce prawie wszystkie samochody miały napęd na 4 koła w eliminatorze. Ludzie w ogóle zawsze się zastanawiają, albo się pytają: Lucek, na jakim ty grasz w komputerze? Jaką ty grafikę masz ustawioną? Jaką masz kierownicę? Co, na jakich ustawieniach na kierownicy grasz, Lucek? Co ty w ogóle robisz? Ej, słuchajcie, ja gram na Xboxie, zobaczcie. Cały czas Xbox, bo na komputerze moja kierownica nie działa, to znaczy działa, ale gra się crashuje, serio. Wszyscy użytkownicy kierownic mają przetłupczone, tylko niektórzy nie mają problemów z kierownicami, że im normalnie gra działa i się nie wiesza, a tak to pozostali to mają przerąbane. Mi na przykład nie działa sprzęgło, nawet jak sobie je przypiszę do sprzęgła, to nie działa w grze. I nawet jak włączę sobie sprzęgło, wiesz, w ustawieniach trudności. Ale ostatnio zaczął działać hamulec ręczny. Normalnie hydrołapka, a, przydaje się. Także teraz mam tylko skrzynię sekwencyjną, nawet jak używam shiftera. Sprzęgło mam automatyczne, ale grać się da. Force feedback działa w miarę okej, także nie ma stresu. Dobra, gdzie my jedziemy? No jedziemy chyba na dół, bo tutaj strefa jest poza. Zobaczcie, co się dzieje. Musimy zjechać na pewno stąd. Ciekawy jestem, czy gdzieś tutaj na tych półkach pod wulkanem są jakieś dropy, czy się zdarzają, czy nie. O, jedź. Coś mnie tu szybkiego goni. Skusi się na taki pierwszy poziom samochodu, jak myślicie? O kurczę, ale ciśnie za mną coś. Nie mogę się obejrzeć, bo nie mam przycisku przypisanego do patrzenia do tyłu, wiecie? Ale może uda mi się do dropu dojechać, może mi się jakimś cudem uda. Golf R, dobra, dawaj, bierz go. Jest, udało się. O, shit, dobra, dawaj, ścigamy się. Teraz będziemy się ścigać. Który masz poziom? 7? A, człowieku, nie boję się. 3 masz. Zapraszam. Dobra, gdzie jesteśmy na mapie? Okej. Dobra, co to? Audi Quattro? Na klawiaturze gościu gra. Nice. No to jedziemy. Chodź. Challenge. Chciał pierwszy poziom wyzwać na pojedynek. O ty gnojku, dobrze. Teraz możemy się ścigać, ja mam drugi, mam golfa. Słuchajcie, ten golf ma napęd na 4 buty, ale... Uwa, to mi się nie bardzo tu przyda, jak się rozwalę o drzewo. Jest. Jedź, tutaj mamy asfaltu. Dawaj na ten asfalt. Oh yeah, muszę sobie przypisać jakiś przycisk do obracania się do tyłu. Ty, on ciśnie tą Audicą, zobacz, będzie się spychał? Piąteczka!
U ty kur... na milimetry! Prawie bym się zderzył z jakimś innym graczem, który jest w pojedynku. Dobra, to musimy tak. O nie, przez górę. Ajajaj, dobra, chodźmy trochę. Tu. Pyk. I hopa. Hopa. I przez wodę. A, gość się pojechał trochę za bardzo w lewo. Oj, jo, mnie tu wylądowało. Dobra, pojadę sobie tu. Mogę od razu chyba pod górę walić, bo... szukam odpowiedniego miejsca, żeby tu... O, właśnie tam. Dawaj golf! Dawaj golf! To chłop ledwo co? A przy tym, przy mecie jest jakiś dropik? I czy to dobry dropik będzie? Jak taki piąty poziom? Dobra, no będę musiał na razie swoje autko ulepszyć. No raczej Audi Quattro nie bierzemy, nie? No bo co? Chociaż Audi Quattro dobre z trzeciego poziomu, myślę. Zaraz zobaczymy, co nam tu wypadnie. No taki pojedynek, nie? Focus RS. Zabierzemy. O nie, naprzód. A tu co mamy? Tu też chyba Focus RS trzeciego roku. Dawaj, zabieramy tego. Ten już mi się trochę ubrudził. To zmieniam na nowego. O, ale się ładnie świeci to wszystko dookoła tutaj. Yeah, zabieramy, żeby sąsiad nie miał. Ty, jaki dźwięk to ma. Nie, ty. Kozacki dźwięk. Ale się rozwaliłem. Przy piramidach. Mówiliście też właśnie mi w komentarzach, żebym sprawdzał piramidy. Czy tu nie ma jakichś dropów? O, Maserati. Bierzemy. Tutaj widzę, że dwóch typków kończy swój pojedynek. Świetnie. Zaraz pojedziemy do nich. Będziemy się z nimi ścigać. A ja sobie akurat Maserati zmienię. Pyk. Zobaczymy na mapkę. Okej, krawędź mapy. Spoko. I teraz tu się... Co oni robią w ogóle? Co oni tutaj robią? Nie wiem, ale jak skończą, to biorę ich na pojedynek. Tu sobie pojedynek. Zamknięte. Jadę za nimi. Czy oni tam pojechali, ty? Bo tu jest krawędź mapy, tak? Chyba tak. Oni tu powinni skończyć pojedynek. Musimy szybko do nich dojechać, żeby wyzwać tego, który wygra. Jest, już mamy wygrańca chyba. Jest tamten z przodu. Nie, czekaj, ten! Porszawę miał, o kurde. Czekaj, bo ja się tu chcę ścigać i co? Ej, on by mnie porobił, Porszawa jest szybka. Myślę, że lepsza od tego suwa. A tu co za fura była? Okay. Aha, to jest to, co zostawiłem, okej. Dobra, chodź tutaj gościu, chodź. O, tu mamy innego typka. Kurde, nie wiem na co się zdecydować. Taki wybór, a teraz jestem w złym położeniu. Ten jakiegoś suwa ma? Co to jest? A nie, dawaj go. Ten jest taki niestabilny trochę samochodzik. I gaz! Trójeczka. Czwóreczka. I piąteczka. Ariel Nomad jest taki trochę niestabilny. Ma napęd na tył chyba, nawet tutaj w trybie Fortnite. Ciężko go wystartować nieraz. Porobiliśmy. Bierzemy tego Ariela, czy... Nie, chyba ulepszam furę moją, wiecie? Audi RS7 Sportback. Dobrze, może być. I ciśniemy po następnego. Ole, dźwięk, ua. Dobra, zobaczmy mapę. Okej, tutaj będziemy mieli te budynki. Świątynie. Ole, to brzmi, maszyna. Widzieliście Audi? Kto z was widział Audi RS7 w prawdziwości? Ja ostatnio widziałem w Krakowie, wczoraj. Widziałem Audi RS7. Wy napiszcie, czy widzieliście też. Pyk. No gościu nie jeździł tak jak ja tutaj, ale stał w korku. To jest głupie, nie? Kupować sobie samochód sportowy i stać w korku. Oho, tutaj ktoś na mnie naciera ostro. Zobaczmy, gdzie jedziemy. O kurde. Jesteśmy w środku strefy, tak? Niezbyt mi się opłaca, żeby teraz mu zawrócić i go wyzwać. Ale zaraz to zrobimy, bo będziemy na krawędzi. I pana to ziomek. To będzie trik. Trik ludzkowy. Pa. On mnie wyzywa na pojedynek. Cyk. A mógł wyzwać później. Ja bym go tak szybko nie trafił. Zobacz. Tak powstaje legenda, boy. Gdzie on tam pojechał w ogóle? Gdzieś naokoło? Nie wiem. Według GPS-a, ty. Rosyjskiego jakiegoś chyba.
Dobra, zjeżdżamy na drogę. Nie ma tu, ale tutaj jest równo, tu prawie nic nie ma, żadnych przeszkód. Można sobie taką audicją nawet cisnąć cały czas do przodu, super. Dobra, oby był jakiś super samochód teraz, dobry. Typo koniecznie chciał się ścigać. No nic, przegrał. On miał dobry wóz, on miał z 9 poziomu furę. What? Trakoka miał. Skuba, niutki. Dobra, co my tu robimy? Tutaj widzę, że jest jeden typo. Zobaczmy strefę, okej, bierzemy się za niego. I tak, robię najpierw takie kółko, zobacz, pyk. On już tam chyba podejrzewa, o co chodzi. A on już chyba wie, o co biega, zobacz. Się tu ukrył, pyk. I pa. Tego się nie spodziewał, nie? Tego się kurde nie spodziewał. Co to w ogóle robił w tym gąszczu? Myślał, że ja go nie widzę, czy ja? Może stał przez chwilę i myślał, że zniknie, ale nie zniknął na czas. I tu przyjechał taki lucek krwiożerczy i pyk. Dawaj tą drogą kawałek. Już mogę jechać prosto. O! Jak? Dobra, nieważne. Dobra, taktyka, ludzie. No nic, jakby nie patrzeć, trzeba się rozpędzić z tej górki, a potem skręcić gdzieś. Mamy 13 sekund, więc już trzeba zawracać w stronę mniej więcej tych świątyń. O, gdzieś tak. O, ekstra, tylko żeby teraz przez te świątynie tu ładnie myknąć, bo tutaj można się rozwalić, nie za szybko. Lucjanie, super. O, tam gościu lepiej wyczuł, lepiej pojechał, zobaczcie jak jest do przodu, o kurcze. Dobra, teraz byle nie w drzewo. Byle nie w drzewo i super, pod autostradą mykniemy chyba. Aha. O, będzie dobrze. Nie, nad autostradą, ale nie trafię chyba. O kurde, to nie skręca. A! O kurde, człowieku! Co to było? Ja, to był... To był prawie pewny crash! Jak ja to zrobiłem? Nie trafiłem w most, ale Track Hawk sprawił, że trafiłem! O Boże! Dobra, gaz. Ale tam typo jakiś naprawdę super szybki samochód ma. Tak szybko się znalazł od tego celu, ale też dobrze był ustawiony wcześniej. O! Dobra. Gaz. Dobra, jestem drugi. Nikiel mnie pokonał. Ja już chyba z nim grałem kiedyś, chyba go pokonałem w którymś tam meczu, tak mi się wydaje. Z czymś mi się kojarzy ten Nick. Ty, ale typo nieźle miał wyczute, gdzie będzie finish. Tak jakby już był ustawiony w tym kierunku, gdzie trzeba jechać, a tylko tak mniej więcej w odpowiednie miejsce, nie? Ale on to tak jakby od razu. Nieźle. A ten Track Hawk taki, wiecie co, on nie wydawał mi się jakiś koksiarski. Myślę, znaczy on był z 9 poziomu, to jest wysoko. Ale był twardy, no nie? I tak... Wiecie co? Chyba to nie jest dobry wybór na koniec. Zwłaszcza jak musimy gdzieś... No, przyspieszenie raczej miał okej, tylko był za twardy i jak trzeba pokonać jakieś wyboje... No nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o Track Hawku. Czy już coś nim wygraliście, czy jeszcze nie? Bądź co, ale ten garbus brzmi naprawdę przyjemnie. Posłuchajcie sobie na niskich obrotach. Nie? Ciekawe co to za silnik jest, jak wiecie to dajcie znać w komentarzach. Fajny ten garbi tak naprawdę. Co tu zrobić? Jechać po te dwa dropy, trzy? Czy czekać aż strefa się zmniejszy? To znaczy, jak strefa się zmniejszy do tego miejsca gdzie jestem teraz, to... I pojawią się nowe dropy i mogą się pojawić też gdzieś w mojej okolicy.
Dobra, strefa się zmniejszyła, już jest w tym miejscu co trzeba. Ty, jakoś nie widzę nowych rzeczy. Nic, objadę jeszcze ten wulkan i poszukam, może się coś znajdzie. O się! O gościu, siódmy poziom z pierwszego? Co za upgrade! No to jedziemy na polowanko! Ol dźwięk! Dobra, offroadowe auto to nie jest. Ale słuchaj, nawet na 4 kapcie. Uwierzysz w to? Mogę tu spokojniej zjechać, byłby taki fajny, szybki zjazd. Ruszamy z trójki, patrz. Z przepaści. Lajtowo. Ty, ile dropów jest w centrum Horizon? Nie no, już mnie dropy nie interesują. Siódmy poziom, kurczę. No lajcie, musimy się ścigać z kimś. Dobra, będę grał na ofiarę, czyli będę jechał bardzo powoli. O, bardzo powoli będę jechał, będę grał na ofiarę. Tu się tu... O, się. Nie, dobra, tego nie chcę ścigać, tutaj widzę, że jakiś inny jest. Chodź, ty! Czekaj, no, ej, zrobiłem go, dawaj, jedziemy, no, ziombel. Rób, nie tamtego trzeciego, mnie rób! Haha, zobacz, jak się wycofał! Jeszcze nie mogę, kurde, ucieka. Nie trzeciego, mnie! Chodź tu, chodź! Chodź, Marysiek, zmieniło ty! Dobra, no nie dziwię mu się, ma miniacza, no to jest tragedia! To jest tragedia! O Boże! Ale w sumie trzeci poziom, a czwarty to nie ma jakiejś dużej różnicy. Myślę, że ta ulica spokojnie by tego miniacza porobiła. Ten miniacz jest legendarnie wolny. On nie ma szans, on się nie rozpędza nawet do 150 jakoś bardzo szybko. Znaczy, moment, rozpędza się do 150 i potem już nie chce. Z nim jest tragedia, nie bierzcie z tego samochodu. Taka, takie Audi Quattro dużo lepsze, naprawdę. Już się ledwo wydostałem z tego. O, tu macie Audi Quattro, jak chcecie to bierzcie. Ajo. Dobra, teraz... Dobra, teraz tutaj sobie wbijamy myk. Patrz, jaki driftik elegancki. Goście był zaskoczony. Jedziemy na razie prosto. I tu sobie ładnie odbijem. Kurde, nie jeżdżę już tym Mercedesem. Jaki on jest szalony. Teraz mnie tam ten typek dogoni i będzie po temacie. Nie wiem. Patrzcie, tu tak sromotnie rozbiłem, nie? Każdy inny by mnie podgonił, ale nie miniacz. To Audi Quattro by mnie tu już pokonało. O takiej stuczce. Jezu, jak ta gra ładnie wygląda tutaj w dżungli. Jakby się zatrzymać, porobić foty? Człowiek, piękna sprawa. Ciekawy jestem tego nowego dodatku, który dodadzą do Forzy, no nie? Niedługo ma się pojawić ponoć jakaś zapowiedź na wiosnę. O, nie mogę się doczekać. Rozszerzenie mapowe, czujecie to? Dobra, co my tu mamy? O nie, murcie lag. Dobra, muszę wziąć, no. Muszę wziąć, niestety. I ścigamy kogoś najlepiej na asfalcie. Mapa jest jeszcze... O kurde. To jest same offroady tutaj, taką wioskę mamy do dyspozycji, mało tych asfaltów. No nie wiem co to będzie, nie wiem, zaraz zobaczymy. Głupio bym zrobił, jakbym zmienił Lambo na Focusa, no nie? Tak, niezbyt. Ty, ale tutaj jakieś ziomeczki się ścigają, oni tu na bank skończą zaraz. Na bank muszą być. Dawaj ich tu zrobimy, tych kopaczków tutaj. Dobra, zatrzymali się, jeden się zatrzymał, drugi się zatrzymał. Ja tu chwilę poczekam. O kurde, jak tu jechać? Przez wodę? Nie. Dobra, jedziemy za tamtym typem. On już ucieka. O, pa. Bierzemy go. O, tu przez drogę można, znaczy przez wodę można przejechać. Nawet całkiem sprawnie gościu sobie poradził z tą wodą. Nie to co moje Lambo. Dobra, jedziemy. No chorze. Od zera startujemy, a co? Myślałeś, że mnie pokona... Ale zrobił, ty! O, shit, niedobrze. Dobra, muszę jechać przez wodę, tu mnie trochę Porsche może ogarnąć. Nie no, tu już przez wodę nie jadę, czy przez las. Ale gościu pojechał i całkiem dobrze mu poszło. Nice. O kurde, ty, jak on dobrze jedzie! O
shit, ale przedupczone. Nie drzewo! Aj! Już po wyścigu, cholera. 600 metrów, już tu nic nie wykombinuję. Gościu musiałby się jakoś sromotnie rozwalić. Ale pięknie, pięknie przejechał przez ten las. Jestem zaskoczony, tam jakaś hopa była czy coś. A to Lambo jakieś takie, no ono by dobre było gdzieś na asfalcie, ale tutaj są same takie offroady, takie dziwne rzeczy, nie? Aj. Niedobrze, 13. Chyba nieźle bym zrobił, jakbym wziął tego fokusa, tak teraz myślę. Lubicie chyba przez całą mapę Forzy przejechać, żeby szukać fajne autko. Chociaż mi się akurat trafiło całkiem nieźle, czekałem na tym wulkanie, aż mi się trafi i pyk! I wszedł mi ten Mercedes, chociaż no trzeba przyznać, on trochę za twardy jest, no nie? Tam mnie nieźle wybiło w paru miejscach, też on jest bardzo szybki, to prawda. Ale ciężko go opanować, jak się już rozpędzisz. To jest jego chyba taki minus jako takiego auta, które no chcemy, żeby było jak najbardziej stabilne, żeby jak najmniej fuck-upów było podczas ścigania, no nie? Ale i tak, można je nieźle wykorzystać na przykład na jakichś tam asfaltach, tak samo jak Murcielago. No niestety teraz mi się trafiły jakieś same takie auta właśnie szosowe. A tutaj niestety w tym trybie trzeba mieć samochód offroadowy, przynajmniej żeby jako tako sobie na tym offroadziku radził, no nie? Jedziemy kolejnego mecza. O, chyba będzie Garbi kontra Garbi, zapraszam. Zapraszam Garbi. O, czekaj, ale rzuca tym, Jezu, w prostej linii nie mogę jechać za samochodem. Dobra, ten gościu się na szczęście zatrzymał, ale on, czy on ma Garbi? Ma Garbi. Chodź Garbi. O, idealnie. Ciekawe, czy ten ziomek zna to miejsce, gdzie można szybko sobie zjechać z górki. Jak myślicie, zna czy nie zna? Czekaj, tutaj sobie mykniemy. O, co on tam robi? Zaklinam, może poczekam na niego. Dobra, poczekam, bo to aż tak głupio, nie? Dobra, jedzie. Ale się rozbiłem, kurde. Jedzie? Dobra, jedziemy. Jedzie typek. Okej, teraz możemy się ścigać. Ciekawe, czy zna tą miejscówkę. Czy tylko my jesteśmy tacy mądrzy, że tutaj się zawsze zjeżdża. A ja w ogóle inaczej, ale chyba też stamtąd można skoczyć tu. Zna to miejsce. Znaczy, ciężko powiedzieć, czy zna, czy jedzie po prostu do celu, bo tu akurat cel jest dokładnie gdzie ta hopka, no nie? O, wiesz, chciałem poczuć trochę oddechu na moich plecach, więc poczekałem chwilkę, no to nie chodzi o jakieś tam, o, że jestem dużo lepszy i tak wygram, i tak przecież pojechałem w takim momencie, żeby wygrać, nie? Ale odrobina adrenalinki zawsze wskazana, patrz, wygra jeszcze. Kubaj, pozdrowionka dla ciebie. Piękna wygrana. I tym pozytywnym akcentem możemy skończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało i miło spędziliście czas i się pośmialiście razem ze mną. Trzymajcie się, na razie. Hej.